Hejo, hej, kochani, cześć, z tej strony Sylwia. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z kochaną Whisper oraz Peggy i Danem. Whisper będzie dzisiaj poznawać moc magicznych świąt. Zobaczy choinkę i miejmy nadzieję, że zobaczy również prezenty. Jesteście ciekawi? To zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał, a ja zapraszam Was do oglądania. Peggy! Dan! No gdzie Wy jesteście? O rany, mieliśmy się razem dzisiaj pobawić. Co im się stało? Przecież się z nimi umówiłam. Mieli już od dawna na mnie tutaj czekać. Wydawało mi się, że gdzieś ich widziałam z daleka, ale nie mam pojęcia, co się z nimi stało. Sza! Cześć! Dobrze, że już jesteś. Musisz jak najszybciej pójść ze mną. Coś dziwnego tam znalazłem. Wiesz co? Straszna rzecz. Nie mam pojęcia, kto to tam zostawił, co to jest, ale mam nadzieję, że Ty nam pomożesz rozwiązać tę zagadkę. No dobra, dobra, o rany, ale Ty masz wielkie, przestraszone oczy. Normalnie. Cuda i dziwy. Jakby jakaś magiczna moc. Chodź, Whisper, nie ma czasu! No, to właśnie tutaj. To dziwne miejsce. Zobacz, ile tutaj dziwnych rzeczy leży. Whisper, masz pojęcie, co to w ogóle może być? Zielone. Tutaj jakieś bombki. To są chyba gałązki. Wiecie co? Coś mi to mówi, coś mi świta. Słuchajcie! Przecież są święta! A święta oznaczają, że musi stanąć kolorowa choinka! Whisper, a czasem choinka to ona nie jest zielona? Skąd ona niby ma być kolorowa? Choinki rosną w lesie, zielone, z igiełkami. Ale taka świąteczna choinka musi mieć kolorowe bombki, a na samym czubku świecącą i widoczną z daleka wielką gwiazdę. Wspaniale! Whisper miała oczywiście rację. To są klocki, z których możemy złożyć przepiękną świąteczną choinkę. Najpierw zaczniemy od brązowego klocka. To będzie pieniek naszej choinki. Teraz po bokach zrobimy pierwsze gałązki. Zobaczcie, tutaj już są powieszone kolorowe bombeczki. Następny poziom, również z bombkami. I jeszcze wyżej, mniejsza gałązka. I już powoli kończymy. A Wy, kochani, macie już choinkę u siebie w domu? To napiszcie mi, jakie kolorowe bombeczki macie tam powieszone. A na samym czubku oczywiście złota gwiazda, ta, która symbolizuje, że możemy zasiąść już do Wigilii. Whisper! Ta choinka jest przepiękna! Nigdy wcześniej czegoś takiego pięknego nie widziałam. Nie miałam pojęcia, że na zwykłym drzewku można powiesić takie kolorowe bombki, światełka i od razu wygląda to jakoś tak magicznie. Czyli dobrze myśleliśmy, że nie bez powodu leżą tutaj te wszystkie klocki. Ale to jeszcze nie koniec, bo to drzewko posiada magiczną moc. W pewien wieczór, w jedną noc, pod tym drzewkiem pojawiają się prezenty i to takie wymarzone, takie wyśnione. I każde dziecko na pewno marzy, żeby pod choinką znaleźć swoją wymarzoną zabawkę. No to taka fajna zabawka, jakaś figurka do zabawy, to by była super. O takim czymś właśnie marzę. Chciałabym mieć nowe zabaweczki. A ja czekoladę. Uwielbiam czekoladę. Taką mleczną, pachnącą. O rany, to jest coś, co mi się uwielbiają najbardziej. Widzicie? Każdy ma jakieś marzenie. A Wy, dzieciaki, macie jakieś marzenie, które powinno się znaleźć pod choinką? To szybciutko napiszcie o tym na dole w komentarzu. A ja to bym chciała po prostu dostać jakąś niespodziankę. Jeżeli bardzo, ale to bardzo będziecie wierzyć w Gwiazdora i w moc tej świątecznej choinki, to na pewno pojawi się tam nasz wymarzony prezent. Wystarczy tylko, że zmrużymy oczy, mocno, ale to mocno ściśniemy kciuki, a prezent na pewno się tam pojawi. O rany, zobaczcie, coś tutaj jest pod tą choinką. Niespodzianka, czyli coś, o czym marzyłam i co chciałam znaleźć pod świąteczną choinką. O,
Oj, nieprawda, Whisper, bo to chyba jest prezent dla mnie, bo to miała być czekolada. A ja wiem, że Kinder to jest mleko plus kakao, czyli najpyszniejsza czekolada na całym świecie. A nie czasem dla mnie to się tutaj zjawiło? Przecież marzyłam o jakiejś zabawce. A w Kinder niespodziance pod czekoladą kryje się pudełeczko z jakąś małą zabawką przecież. W takim razie chyba Gwiazdor zrobił niespodziankę dla nas wszystkich. Ten prezencik jest zarówno dla Dana, Peggy oraz Whisper. No to co? Kinder niespodzianka musi już zostać otworzona. Sprawdźmy, co się kryje w środku. Oczywiście jest przepyszna czekolada, o której już była dzisiaj mowa. Pachnie już z daleka kakałem oraz mlekiem. A w środku mamy pudełeczko z niespodzianką. W środku musi być niespodzianka, o której mówiła Peggy. O rany, zobaczcie, ale czad. Spójrzmy najpierw na ulotkę. Hej, tutaj jest pokazane, że to jest seria z minionkami. Kto lubi minionki, niech zostawi kciuki do góry. A, to są minionki 3. Gru, dru i minionki. Widzieliście ten film? Byliście w kinie? To napiszcie na dole w komentarzu. My tutaj mamy takiego minionka. Oczywiście figurka jest tutaj. Należy ją wsadzić chyba tutaj w ten kamień. Minionek w stroju więziennym chyba próbuje się skądś wydostać albo się na coś wdrapać. Tutaj na linie ma taki specjalny hak i może wspiąć się na wysoką górę. Chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni z tej niespodzianki, prawda? Nie miałam pojęcia, co tam w środku może się kryć. To ja Was teraz zapraszam na zabawę moim minionkiem. Aha, a później zjemy tę przepyszną, świąteczną czekoladę. Kochani, spodobał Wam się ten odcinek z Whisperem i ze świąteczną choinką? Napiszcie mi na dole w komentarzu, jakie Wy macie świąteczne marzenia i czy lubicie Kinder niespodzianki. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!